Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na www.abra.lt, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok. To już jest naprawdę przesada! Rozumiecie, że teraz w Stumble Guys można kupić specjalną ofertę za 25 zł? I nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby... to nie były kroki kupy. Ale żeby tego było mało, to jeszcze w tym odcinku zakręciłem nowym kołem specjalnym, gdzie jedno zakręcenie kosztowało kilkanaście złotych oraz spędziłem kilkadziesiąt minut tylko po to, żeby trafić nowy skin mityczny Rak. Ale jak już zdobyłem tego skina, to naprawdę zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Serio musisz zobaczyć błędy tego skina. Wylosuję 3 niki i wręczę im po 500 żetonów, ale w sklepie Stumble Guys wpisuj kod ABRA i koniecznie powiedz o tym swoim znajomym. Widzowie, myślę, że to niestety nie jest przypadek, że jednego dnia dostajemy skin mojego psa, a następnego dnia dostajemy ofertę na kroki psiej kupy. Jakby, no wiecie, beka beką, ale dosłownie, masz kroki, które możesz kupić za 20 zł i z ziemi wyrastają klocki, które są w ogóle legendarnymi krokami. Nie, no to jest za mocne. Do tego wszystkiego w grze wylądowało koło po 1000 klejnotów za jedno zakręcenie, gdzie mamy 6% szans na Pixel Orbita, czyli skina, którego nie mam. I uwaga, w tym momencie to robimy! 1000 klejnotów! Czyli jedno takie zakręcenie to jakieś 15 zł! I co nam tu wyleci? Co nam... Aha, daje 15 zł za 20 żetonów. Nie, dobra, więcej tego nie robię. Ale co ciekawe, mamy także koło Astro i mamy tutaj, słuchajcie, znak zodiaku Rak. Czy ja muszę tłumaczyć, że muszę zdobyć ten mityczny skin? No serio, jak on wygląda? Co to jest za gość? On mniej więcej w środku wygląda dokładnie tak samo jak skin Orbit. Popatrzcie, on także ma tutaj w sobie galaktyk. I to, co jest akurat mega ciekawe, i to wiem od was oraz od innych youtuberów z zagranicy, to znakomita większość z was dostała go za pierwszym zakręceniem tym kołem. Serio, tutaj mamy 2% szans na to, więc ja zobaczę, czy ja też dostanę to za pierwszym razem. Bo niestety, ale jakoś dziwnym sposobem twórcy gry zazwyczaj nie chcą dawać mi tych skinów, no i sami widzicie. Więc zaraz będę kręcił dalej, ale popatrzcie, nie mogę, słuchajcie, sobie odmówić tego. No kroki kupy, no muszę to mieć. Ja wiem, że trochę cringe'owa, ale w sumie musimy to mieć. No i mamy dokonano zakupu. Poza klejnotami, popatrzcie, pup, pop-up, skrok. Dlaczego to jest legenda, to naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ale serio, jest to mocne, że dosłownie z ziemi takie klocki wystają. Ale to, co nas teraz bardziej interesuje, to to, że dostaliśmy więcej klejnotów, więc możemy więcej razy zakręcić tym nowym koło Astro, dokładnie tak. Pamiętam, jak na becie patrzyłem właśnie na tego skina oraz był taki drugi jeszcze znak zodiaku Lew. Ja naprawdę nie chcę, słuchajcie, tutaj być bardzo negatywnie nastawiony, ale będzie mi strasznie przykro, jeżeli wszyscy z was i wszyscy youtuberzy będą mieli tego skina na lajcie, a ja jako jedyny będę się z tym znowu bujać przez 50 czy 100 zakręceń. Pamiętacie? Ostatnio było koło także z mitycznym skinem wujka sama z Ameryki i też się męczyliśmy. Ale w ogóle, ej, zróbmy zawody. Od teraz, jak myślicie, za którym zakręceniem uda nam się zdobyć tego skina? I słuchajcie, zrobimy konkurs. Jedna osoba dostanie 1000 żetonów ode mnie, która od tego zakręcenia trafi poprawną odpowiedź w komentarzu. Co prawda, tylko jedne 1000 żetonów mogę rozdać, ale bez oszukiwania. To było pierwsze zakręcenie, więc napiszcie, za ile zakręceń mi się uda go zdobyć. O ile w ogóle się uda, bo to też ciekawe pytanie. Mamy tutaj drugie zakręcenie. Ja jeżeli mam obstawiać, to obstawiam, że słuchajcie, koło 23 bym powiedział. Ty, patrz to, patrz to! O, jaki to był skam roku! No to drugie zakręcenie już było bardzo blisko, ale teraz mamy trzecie. Ja nie wiem, czy będę akurat w tym momencie liczył tak dokładnie, ale serio było naprawdę potężnie blisko. To dawajcie czwarte zakręcenie, słuchajcie. Do 10 możemy polecieć pojedynczymi, a potem już będziemy lecieć jakoś dalej, co? Ale serio, jeżeli on by się udał być na przykład w tej pierwszej dyszce, no ja wiem, że już ponad 10 zrobimy, ale od kiedy liczymy? To byłoby naprawdę dobrze, bo to jest chyba piąte. Jeżeli dobrze policzyłem, słuchajcie, to to powinno być piąte, więc dawajcie, dawajcie mi nowy mityczny skin. Oj, a może chociaż legendę? Nie, nawet nie to. No to widzowie, czas na szóste zakręcenie kołem Astro. Oczywiście, jedno zakręcenie to 125 klejnotów, więc ja bym powiedział, że to jest całkiem dużo, a przynajmniej wcale nie mało. Siódme? Chyba dobrze liczę. Chyba dobrze liczę, że to jest siódme zakręcenie, więc dawaj, 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 mordeczko. No nie, no ej, no przyleciał nam. Dlaczego wszyscy to mają, tylko nie ja? Okej, let's go. Ósme zakręcenie, widzowie, let's go. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. No, 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 ej, dobra, jest naprawdę już blisko.
Teraz 9, a ja wam przypominam, żebyście wpadali na www.abraety. Pierwsza linijka w opisie każdego filmu, bo mamy koszulki na lato, czy białe, czy czarne, czy kolorowe, jakiekolwiek chcecie. I to powinno być 10 zakręcenie, prawda? Dobrze mówię, kurde bele, no nie wierzę. Ej, ogólnie z wpisanym kodem Abra tutaj w sklepie sami mi mówicie, że wy macie gigantyczne szczęście. To czemu ja go nie mam? Nie no, nie oszukujmy się. Jeżeli bym teraz go zaraz trafił, to jak na mnie, to i tak duże szczęście. Dawajcie, walniemy sobie dychę, słuchajcie, za 1250 klejnotów, no nie? Tutaj może być, słuchajcie, naprawdę potężnie. Patrzcie, jedno w prawo. Ej, jesteśmy bardzo, bardzo blisko zawsze tego skina. A jeżeli serio w tej dyszce uda mi się go trafić, to będę super zadowolony, bo to będzie jakaś, nie wiem, według naszego liczenia top 20 tych zakręceń, ale ja nieraz miałem sytuację, że i 200 razy, widzowie, musiałem, nie? Kurde, musiałem po 200 razy kręcić, żeby skin dostać. Co prawda nie mityczny, bo kiedyś mitycznych nie było, tak? Nie było, no teraz są. Ale kumacie, co mam na myśli, prawda? Więc dawajcie, no musi być w tej dyszce, no błagam. Błagam, daj mi tego skina. Już tyle razy nam się odbijało, taka hamowa tutaj leciała. Normalnie ktoś tam, wiecie, w tej centrali, tam w tym Los Angeles, mówił: no, 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 don't give him that skin. He will pay us more money. I wiecie, i tak można wcisnąć, nie? Oni wiedzą, że dam im kasę, więc oczywiście nie dadzą mi skóreczki, bo czemu mieliby mi ją dać? Ej! Tutaj nie było tak daleko. Tu nie było tak daleko. Ja zaraz oczywiście wyprzykam się ze wszystkich klejnotów, bo czemu by nie? Czemu by nie? O, przynajmniej legendarny skin. Szkoda tylko, że teraz duplikaty dają mniej. Tak swoją drogą, jak przyglądam się temu skinowi, to popatrzcie, on trochę wygląda, jakby był zwykłym orbitem. To można zobaczyć po tych oczach. On nie wygląda, jakby był faktycznie rakiem, tylko jak gdyby miał przebranie. Normalnie na rękach miałby właśnie takie rękawiczki jak krab, tutaj miałby normalnie buty. Serio, to wygląda tak jak kostium, a nie jakby to było tworzenie. Kumacie, co mam na myśli? Tak samo ta syrenka, no nie? Ona nie wygląda, jakby była syrenką, tylko jakby to był jakiś skin normalny, ale w kostiumie. Ej, bo ja koniecznie muszę przetestować, słuchajcie, te nowe kroki. Serio! Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, więc trzeba oczywiście się postarać. Let's go! Dawajcie, widzowie! Musimy tutaj... O, jo, 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 jo! Dobra! Na spoko! Ja nie chcę nic mówić, ale serio, jestem zaskoczony! Popatrzcie na to! Normalnie klocki są na ziemi. Nie, nie, serio, twórcy gry, dlaczego wyście to w ogóle zrobili? Serio, to chyba nie był wasz najlepszy pomysł w życiu, a przynajmniej tak mi się wydaje. O, patrzcie, nie, dobra, idę sobie tutaj, lecę sobie z tego tutaj na oczywiście tą armatę, bo czemu by nie? I tu na niej, uwaga, kupa Jezus Maria, nie, dobra, nie, nie, przesada, przesada, naprawdę, słuchajcie, gruba, gruba przesada. Dobra, teraz pom, polecę sobie tutaj i z tego sobie polecę. O, to se nieźle poleciałem, gdyby ktoś pytał, no nie? To naprawdę sobie super hardkorowo poleciałem, ale dobra, już przejdźmy, bo zaraz będzie naprawdę wstyd, że w ogóle nie przejdziemy. Ej, a tutaj, słuchajcie, jak wejdę, to mnie zakwalifikuje. Nie! Tutaj można po to chodzić. Nawet w sumie nie wiedziałem, powiem szczerze. A w ogóle kiedy ostatnio, widzowie, graliśmy na Lost Temple? Ale tak totalnie bez beki. Nie pamiętam. Nie wydaje mi się, abym w ostatnim miesiącu na przykład tutaj grał, a mapka jest przekoza... Aha. Dobra, była przekozacka, jeszcze jej nie lubię, nie? Kurde, wystarczy, że tutaj ktoś cię popchnie i jest autentycznie dramat. Dobra, lecimy sobie tutaj ładnie, pięknie. Tutaj pum pum, dawaj na kolce. Aj, chciałem, żeby... O, dokładnie! Żeby kolce mnie tu wybiły, więc fantastycznie. Siemaneczko, lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj. I teraz tutaj, z tego na to. I co robimy? Uwaga, uwaga, uwaga. Po... O, o, be, be. Dawaj, 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 wybijemy się od tego. Po, aha, dobra, może ja nie będę się bawił, bo zaraz w ogóle nie przejdziemy i będzie naprawdę już wstyd, będzie tak totalnie wstyd. Dobra, tutaj sobie przeskoczymy, tak, tutaj sobie przeskoczymy, tak. I dawajcie, na samym końcu lecimy za metę, ale... Serio? Pamiętacie, jak się jarałem tak z 2 minuty temu, że gramy na tej mapie? Już chyba wiem, dlaczego nie grałem tutaj, słuchajcie, przez tyle czasu, naprawdę. Już chyba to, ta... Mhm. Tak, już to rozumiem, widzowie. Już absolutnie wszystko rozumiem, wszystko jest zrozumiałe. Dobra, to co, próbujemy się tutaj podbudować? Dawaj, mordo, dawaj, we 3 osoby to się uda. Okej, okej, o, już prawie było. Dawaj, dawaj, mordo, dawaj. O nie, kaku wleciał do makrumsów, widzieliście go? O kurde, ale jazda tutaj, chłopu. Ej, nie, dobra, to trochę mu lipę zrobiliśmy. Dobra, wrzucili mnie tutaj, chłopaki. Siemano. Okej, ja może wej... Ej, bo prawie bym się nie zakwalifikował. No i dobra, mamy blok dasz legendary we 3 osoby. Jestem naprawdę ciekaw, jak to, słuchajcie, tutaj wyjdzie, bo ostatnio ja mega lubię tą mapeczkę. Serio, bardzo dużo fanów mi sprawia ta mapa i mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy tutaj stoper, bo ostatnio jesteśmy mega blisko tych stoperów, a i tak zawsze na jakichś głupich blokach odpadniemy. Najczęściej albo TNT nas wywali,
albo niestety jakieś kolce nas źle odbiją. Więc tutaj słuchajcie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja powiem szczerze, od sędziaka, z którym tutaj gramy, no nie, dostałem w ogóle takiego TikToka, na którym był jakby tutorial, jak przeskakiwać niektóre bloki. I w ogóle nie wiem, czy może nie na tej gierce, ale na przykład na następnej, albo na przykład jutro mógłbym zrobić odcinek, jak testuję w ogóle te lifehacki, nazwijmy to, no nie? Bo naprawdę niektóre te przeszkody, te hardkorowo, wiecie, na cztery bloki wysokości, wydaje się, że tak łatwo je przeskoczyć. Naprawdę nie ma nic prostszego na świecie, że masz na przykład czterokolskową ścianę i zamiast się trudzić, to po prostu raz dotykasz kolców, to cię wybija gdzieś tam na górę i masz po problemie. Więc naprawdę można by takie tutoriale serio przeanalizować i się nauczyć tych przeskakiwań. I na pewno chciałbym to zrobić, ale teraz dawajcie, polecimy po stoper. Jesteśmy już tutaj chyba w tylko trzy osoby, tak, tak, tak. I słuchajcie, mamy kroki kupy, no nie? Więc na pewno, słuchajcie, to musi dawać szczęście i to podejrzewam, że całkiem sporo szczęścia. Dobra, tu sobie przechodzimy jeszcze na bezpiecznie, bo dosłownie w tym momencie już powinny się pojawić te nowe bloki. Okej, jeszcze pojawiać się nie pojawiają. Ja zostałem tutaj, słuchajcie, sam z sędziakiem, bo Kaku nam odpadł. Pytanie, czy przez laga, czy przez po prostu jakiś błąd, no ale dobra. Tutaj, słuchajcie, wiemy jak to przejść, więc tutaj sobie przeskakujemy. Raczej problemu z tą przeszkodą mieć nie mamy. Tutaj potrafimy mieć niestety problem, jak czasem się poblokujemy czy coś. Ale sami widzicie, jeszcze jest spoko. Okej, tutaj tej przeszkody na przykład giga nie lubię. Powiem szczerze, naprawdę słuchajcie, jej tutaj giga nie lubię. Wow, nice. Środeczkiem, rzadko mi to wychodzi środeczkiem, bo zazwyczaj te kolce mnie dotkną i potem jest totalna masakra. No zresztą wiecie, jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że tutaj niestety dużo failowałem, a teraz było całkiem spoko. O, to lubię akurat, to lubię, bo tutaj sobie na lajciku przeskakujesz. Dobra, nie dotykam TNT, żeby po prostu tutaj nie sfailować. O, tutaj właśnie, o, dokładnie to, co sędziak teraz zrobił. To widziałem właśnie na takim tutorialu, że tak łatwo podobno to przejść, a ja się tak trudzę, nie? Ja się trudzę, ja szukam jakiegoś złotego rozwiązania. O kurde, dotknął TNT i tutaj robię boom! Dobra, pum, pum, ja sobie tutaj ładnie przeskakuję, sędziak też sobie tutaj ładnie przeskoczył, więc siemano, siemano, siemano. Dobra, te bloczki to akurat potrafimy, no nie? Tutaj to sobie ładnie, pięknie potrafimy, więc piesek przeskakuje, siemano, siemano, siemano. O, te też są spoko, no bo, że tak powiem, to nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Dobra, odpalam TNT i spadam, okej. I tutaj kolejne, słuchajcie, takie same, więc też całkiem spoko. Dobra, tutaj może... A też odpalę sobie i siemano. O, tutaj pamiętam, że ostatnio miałem dużo failowania, ale teraz... POOM! W dobrym momencie trzeba nacisnąć tą spację i ja wiele razy to przechodziłem, ale czasem jak mnie przylaguje, to potem nie jestem w stanie się uratować na tamtych kolcach, więc naprawdę trzeba uważać. O, te lubimy, bo tutaj ciężko jest odpaść. Przynajmniej, nie wiem, ja je lubię. No, ja na przykład ostatnio z Wojanem grałem i pamiętam, że on strasznie nie lubił właśnie tych bloków, ale ja akurat je nawet tutaj lubiłem. Dobra, tutaj sobie przeskoczymy, tak. Tutaj sobie przejdziemy od razu na to, z tego. O kurde, o kurde. Dobra, z tego tutaj, ojo, ledwo co, słuchajcie, ledwo co. Dobra, pum, pum. O kurde, ej, naprawdę, mało czasu tutaj było. Naprawdę, serio, tutaj już było, wiecie co, do milisekundy i prawie bym to zwarzywił. Ojej, cieszę się, że słuchajcie, się udało. Aż tutaj przybiję piąteczkę sędziakowi w twarz. To niezła piąteczka, co widzowie. Ooo, te bloczki lubimy. Let's go. Takie bloczki lubimy. W ogóle słuchajcie, mamy około 3 minut już na tym legendary blogdaszu. Mhm, to niezłe, nie, to niezły lag. Fajny, fajny, lubimy takie. A wiadomo, że po 6 minutach jest stoper. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że zaraz ten stoper, ta tabelka nam się pokaże, no nie? Że tam 59 sekund, 58 i tak dalej, i tak dalej. No doskonale na pewno wiecie, co mam tutaj na myśli. Ona się powinna pojawić jakoś tak za minutkę, coś takiego, więc może być naprawdę dobrze. Dobra, lecisz sędziak pierwszy, bo widzę, że tutaj ja dzisiaj naprawdę mam same jump glitche, więc niech chociaż on tutaj przeskakuje. O, to jest spoko. To jest zawsze tutaj spoko. Dobra, tutaj nas wybi... Ej! 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 No czegoś takiego to nie wiem, czy widziałem. Mówiłem widzowie, że robimy konkurs na to, kto zgadnie, za którym zakręceniem nam się uda. Ale w tym momencie, słuchajcie, ja kręcę kolejną dychę i niestety, ale tracę nadzieję, słuchajcie. Serio, tracę nadzieję, że w ogóle dostanę ten skin. Popatrzcie, on tutaj jest, on istnieje, ale twórcy gry absurdalnie chętnie są... Nie chcą właśnie mi go dać, właśnie nie chcą. Absurdalnie niechętnie chcą mi dać ten skin. Dobrze, teraz się wysłowiłem. Ja nie wiem, jak to się dzieje, serio. To ile ja dostałem od was wiadomości, że za pierwszym razem go trafiliście, albo w ogóle wiadomość od youtuberów, właśnie Madalin na przykład, ten co robi takie duże turnieje jednoosobowe, ten, on jest w ogóle z Rumunii, bardzo spoko ziomek, no nie? Albo Baby Yoda jest taki youtuber w Ameryce. Oni wszyscy mi mówią, że serio, te skiny za pierwszym czy coś tam razem, no może pomyliłem, może nie za pierwszym, ale kumacie, co mam na myśli, że nie musieli się bujać z tym 100 000 razy, tak jak
takie. A ja co, siedzę, wydaję klejnoty i co mam w zamian? Właśnie, to jest dobre pytanie. Tej, co ja mam w zamian? Mam Swimmera Brodiego. Dzięki. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Ja nie wierzę, nie wierzę. No ja mogę, wiecie, kolejną dyszkę zaraz zakręcić, ale po co? Co mi to da? Co mi to da, jak mi to nic nie daje? Dajcie mi tą skóreczkę w ko... Serio? Nie, naprawdę, ale poważnie. Dobra, przekonaliście mnie. Robimy kolejną dychę. Słuchajcie, ile klejnotów w tym odcinku straciłem? Tak z 10 tysięcy, co? Z 10 tysięcy, słuchajcie, pójdzie na to, żebym nie dostał skina. Kurde bele. No dobra, może wykrakam. Bardzo by... Szczerze? Bardzo chciałbym wykrakać, żeby w tej dyszce jednak to się znajdowało. Bo naprawdę to już jest przesada. Dajcie mi go. No go nawet nie ma na ekranie. Po co oni piszą, że to jest 2% szans, jeżeli to nie jest 2% szans? To jest 0% szans. No, ja dostałem. Zostaje jakiś tych, wiecie, szambo nurków i uli kuli buli duli. W wersji taniej, premium, nie premium. Jedno w prawo. No kurde, ej, ja serio chcę zagrać tą skóreczką, no. Ja chcę zagrać tym skinkiem, no dajcie mi go w tym. Szambonurek, nie no. Który już w tej dyszce? 15 czy coś takiego? O Jezu, nawet legendy nie da. Chociaż nawet jakby mi dało te legendy, to po co mi te żetony, nie? Po co mi w tym momencie te żetony? Dawaj, może teraz? Nie. Dostajemy jakiegoś Pirate Jacka czy innego ziomala, który oczywiście nie jest mi potrzebny. I jeszcze jeden Pirate Jack 2.0. Yo, dawaj, dawaj, dawaj. Może tym razem Pirate Jack 3.0. Serio? Trzy razy? W tym momencie popatrzcie. Mam klejnotów na 11 zakręceń. Więc zakręćmy te ostatnie 11 razy. I zobaczmy, czy facet... O, czwarty raz Pirate Jack. Woo! Nie, no naprawdę. Szczerze, ja tylko udaję, że jestem szczęśliwy, bo dobrze wiemy, że jakby to nie do końca jest to, czego potrzebuję. Ale dawajcie, dawajcie, teraz będzie, teraz on będzie. Nie, ale w sumie kotek spoko. No, a w ogóle wiecie, że mam nowego kota od 2 tygodni? W domu? Jakby tak w prawdziwym życiu, serio. I się nazywa Kot Jaś. No ale, dobra, nieważne, nieważne, kto dotrwał do tego momentu, może napisać Kot Jaś w komentarzu, a ja tam poszepnę serduszko czy coś, ale kolejny szambonurek! Wersja nie premium, wersja najtańsza tym razem, to dawaj. O, mamy go, dziękuję! Kurde, które to zakręcę? Ej, ale serio, które? Ktoś liczył w końcu, czy się poddaliście? Bo ja się poddałem. Gdybym miał teraz powiedzieć, tak w ciemno, to bym strzelił, że to było jakieś 80 zakręcenie. No, tak bym powiedział, że to mogło być koło 80 zakręcenia, więc serio, padaka totalna, co? Padaka, ale mamy go w końcu, jeju, ale się cieszę, że w końcu go mamy, bo naprawdę to jest nowa w ogóle epoka w postaci Stumble Guys, no nie? Z tymi skinami. Moim zdaniem wygląda totalnie 10 na 10 i serio, jest za dobry, żeby być legendą, ale chyba za słaby, żeby być czymś specjalnym, więc ta kategoria mityczne idealnie mu oddaje. Dobra, stwierdziłem, że muszę wziąć tą mapeczkę, słuchajcie, tym skinem, bo on jest tak ładny, że jeżeli uda nam się wyskoczyć na tym właśnie, słuchajcie, grzybku, to może być przepotężnie. Dobra, pum! Teraz pum i siup! W ogóle jeszcze jeden ziomal wziął ten skin raka, więc może, słuchajcie, być tutaj fajne duo z nas. Dobra, lecimy sobie tutaj, tu do góry. O kurde, aż przeleciałem za daleko! Ty, tego to się nie spodziewałem. Ja myślałem, że to w drugą stronę, słuchajcie, źle się odbije. Nice! Dobra, ale teraz tak czy inaczej, słuchajcie, o kurde, lecimy, 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 bo tu są właśnie grzybki, na których, słuchajcie, chciałbym sobie powyskakiwać, więc dawajcie. O, yo! Prawie dotknąłem, słuchajcie. Ale teraz uwaga, siup! I siup! I teraz na ten grzybek, siup! I teraz tutaj na ten grzybek, po! O nie! Ej, o kurde, co? No dobra, to dawajcie, lecimy jeszcze tutaj. Lecimy tutaj, dobra, siup, siup, siup. Nie, dawaj, ratuj się. Być może, słuchajcie, ten skin po prostu nie jest stworzony do tej mapeczki. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Ale teraz to już wypadałoby, słuchajcie, pójść. O kurde, ledwo co przeszedłem. Ale faktycznie ten skin jest bardzo duży, więc jestem ciekaw, jak będzie się zachowywał na innych mapach. Bo teraz dla przykładu wziąłem Pivot Push, na którym też, słuchajcie, na pewno nie grałem w czerwcu czy lipcu. Serio, kiedy ja ostatnio tu grałem, to naprawdę nie wiem, ale patrzcie, mamy tutaj 3 skiny w ogóle raka. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że tylko 2. Nice! To dawajcie, słuchajcie, wiecie co? Zrobimy ten nasz dobry triczek. Zobaczymy, słuchajcie, czy jeszcze pamiętam, jak to się robi. Tak, let's go! I można tu rzucić pieniążki i w takim razie teraz z tego tutaj na to. Teraz te... O, dobra. Teraz to trzeba ponadrabiać, słuchajcie, bo tam już skiny poleciały. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się zakwalifikować. Naprawdę, słuchajcie, trzeba się teraz już natrudzić, więc dawajcie, dawajcie, dawajcie. Lecimy, 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 nie śpimy. Dobra, siup tutaj, tak. Okej. Czy w ogóle to jeszcze działa, że idziesz se bokiem i cię nic nie trafia, słuchajcie. Jestem ciekaw. Działa! To
jeszcze działa w ogóle. Czemu to działa? To naprawdę nie wiem, ale działa. Masakra. Dobra, słuchajcie, dawaj, dawaj. Co? Nie, ej, dobra. Ten skin, słuchajcie, ma jakieś straszne błędy. To jest nieprawdopodobne, że ja w ogóle się baguję, że ja wypadam poza mapę. Nie wiem, słuchajcie, jak to działa, naprawdę nie wiem. Ale lecę sobie na metę i na całe szczęście udaje się przejść. Ale na pewno zauważyliście, że czy na Pivot Pushu, czy na Icy Heights normalnie miałem cofki. A w poprzedniej grze tamtym skinem psa Abry nie miałem. I po raz kolejny to powiem, kiedy ja ostatnio grałem na Laser Tracer, widzowie? Nie wiem, ale mapa jest genialna. Naprawdę mapę bardzo lubię i dawno tu nie grałem, więc się jaram, że teraz sobie pogramy. Ten rak, co prawda, jest naprawdę gigantycznym skinem. Popatrz, on, jeżeli chodzi o wysokość, to nie jest jakiś super wysoki. Okej, może jest ciutkę wyższy od innych, ale szerokość. Popatrzcie, słuchajcie, co się dzieje tutaj na szerokość temu skinowi. On jest tak duży, że na przykład, gdybyś chciał przeniknąć pomiędzy kolcami na blockdashu, to na pewno te jego szczypce by totalnie zahaczyły, słuchajcie, o to. Serio, na bank by, słuchajcie, coś takiego się stało, więc nie wiem, czy na blockdashu on byłby dobrym rozwiązaniem, czy on by się przypadkiem nie tam nie poblokował i by nie przeszkadzał, ale nie wiem, to jest do sprawdzenia. W ogóle jakie on ma mikronóżki. Lol. Dobra, śmieszny jest, ale to się już pobawiliśmy. Fajnie, fajnie, no to co, skupiamy się, słuchajcie. W ogóle ten gość, z którym gramy, tak powiedział sędziak. No, to podobno jest jakiś drugi najlepszy gracz w całej Polsce. Nie wiem, na jakiej podstawie jest to jakby wykminione. Czy to chodzi o ilość turniejów, czy coś. Bo teraz to wiecie, te pucharki, czy gwiazdki, to nie masz żadnego znaczenia, bo czyterzy sobie to dorabiają, no nie? Ale tak mi sędziak powiedział, że serio on jest drugim najlepszym graczem na świecie. A sędziak, jak tak mówi, to pewnie tak jest, bo... No sędziak ogarnie ogólnie, to nie jest nubek, no nie, kumacie co mam na myśli. Więc jestem serio ciekaw, w czym ten gość jest, słuchajcie, taki genialny, ale może się zaraz, słuchajcie, jeszcze w tym odcinku właśnie o tym przekonamy. Dobra, tutaj selecę, tutaj selecę, tutaj selecę, dobra, tutaj selecę po ukosie, tutaj też selecę, jest dobrze, słuchajcie, dobrze, dobrze. Mamy tutaj już w tym momencie, słuchajcie, 2 minuty na tym Laser Tracer, a to ja tak tylko przypomnę, bo może ktoś nie wiedzieć, że słuchajcie, mój rekord na Laser Tracer to 3 minuty i 30 sekund, tak około, no bo tam chyba było 25 sekund czy 35 sekund, więc powiedzmy, że takie 3,5 minuty to jest właśnie mój rekord, więc liczę na to, że tutaj, słuchajcie, zrobimy dzisiaj dłużej, ale czy faktycznie tak będzie, no to nie mogę wam, słuchajcie, niestety obie...